Dzień dobry wszystkim, cześć. Przed mikrofonem kłania się Kuba z podcastu kryminalnego Juko Zbrodnio i witam Was w 12 odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy ze względu na to, że ostatnio obowiązki dają mi trochę w kość i wybrałem z mojej listy historii do poruszenia sprawę, która jest nieco krótsza oraz ma mniej źródeł. Nie mówię tego po to, by pokazać, jaki to jestem biedny, ale by zapewnić, że formuła tam godzinnych odcinków około jest jak najbardziej aktualna, z tym, że po prostu nie dziś. A dzisiejsza historia znalazła się na mojej liście z kilku względów. Przede wszystkim sposób popełnienia zbrodni, jak i cele, które temu przyświęcały, są z wyjątkowo niskiej półki. A co zwraca uwagę w tej historii najbardziej, to to, przez jaki niuans łapano sprawcę. Można to spiąć zdaniem od przestępstwa gospodarczego do morderstwa. Zatem zabieram Was dzisiaj do Serbii, do 2007 roku i zapraszam na 12 odcinek podcastu kryminalnego Jugo Zbrodnie o morderstwie Živojina Margetića. W marcu 2007 roku policja w Nowym Sadzie, drugim największym mieście Serbii, otrzymała bardzo niepokojące zgłoszenie. Zostali oni wezwani na teren przedsiębiorstwa Čistoća, które zajmuje się utrzymaniem czystości w miejscach publicznych. No to jest na przykład sprzątanie ulic, chodników czy wywóz śmieci z miejskich koszów na śmieci. I zgłoszenie, które otrzymali policjanci, mówiło, że na terenie tego nowosadzkiego wysypiska śmieci, czy jak chyba poprawnie się mówi, składowiska odpadów, znaleziono tam fragmenty ludzkiego ciała. Policjanci po przybyciu na miejsce potwierdzili, że w jednej z hal, gdzie sortowano odpady, wśród tych odpadów znaleziono dwie ludzkie nogi, które budową mogły sugerować, że należały kiedyś do mężczyzny. Po oględzinach i poszukiwaniu ewentualnych innych fragmentów ciała stwierdzono obecność jedynie tych dwóch nóg, które zabezpieczono i przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej w Nowym Sadzie w celu dalszych badań i wyjaśnienia, do kogo należały znalezione kończyny oraz w jakich okolicznościach znalazły się na wysypisku śmieci. Oczywiście nie było łatwo ustalić, do kogo te kończyny mogły należeć. No, nogi, jeśli nie mają jakichś znaków szczególnych, no to raczej nie są czymś, na co wybitnie zwracamy uwagę, czy w jakiś sposób klasyfikujemy. No, w celu zidentyfikowania osoby NN najbardziej może nam pomóc twarz denata, układ zębów, odciski palców, no ale raczej nikt nie bierze i nie klasyfikuje odcisków palców u stóp, tak? No, na szczęście mówimy o wydarzeniach z 2007 roku, kiedy to technika badań DNA była już mocno rozwinięta i powszechna. No i ze znalezionych kończyn pobrano materiał genetyczny i porównano go z materiałami genetycznymi z policyjnej bazy osób zaginionych, gdyż niewielka część ze zgłoszeń w tej bazie miała właśnie takie informacje. Analizowano również tę bazę osób zaginionych pod kątem tego, kiedy ci mężczyźni tam figurujący zaginęli. No i sprawdzano tutaj wyłącznie mężczyzn, gdyż badania DNA potwierdziły, że nogi należały właśnie do mężczyzny. Ustalono również, że nogi zostały odcięte nie później niż 2 tygodnie przed ich odnalezieniem oraz ustalono, że odcięto je w sposób bardzo nieprofesjonalny, co pozwalało domniemać, że należały do kogoś, kto już no, istotnie nie żył, a porzucenie tych nóg w kontenerze na śmieci, przez co trafiły na to składowisko, miały na celu pozbycie się zwłok i zatarcie dowodów zbrodni. Całkiem możliwe, że pozostałe fragmenty ciała zostały porzucone w identyczny sposób, ale tych niestety nie udało się odnaleźć w hałdach odpadów komunalnych. No i niestety, pomimo ustalenia takich szczegółów jak płeć denata, wyizolowania jego materiału genetycznego, ustalenia przybliżonej daty zgonu, czy przeszukania bazy osób zaginionych, nie udało się na tamtym etapie śledztwa ustalić
kim była osoba, do której należały odnalezione fragmenty ciała. Brano pod uwagę, że być może odnalezione nogi należały do obywatela innego kraju, no ale to też bardzo szybko udało się obalić, że sprawdzano, czy w ostatnim czasie wpłynęło zgłoszenie zaginięcia obcokrajowca w Serbii, no ale tutaj również bez rezultatów. Ale w tym samym posterunku policji prowadzono też inne śledztwo w sprawie, która na pierwszy rzut oka mogła wydawać się zupełnie niepowiązana ze sprawą odciętych nóg znalezionych na wysypisku. I pan Władimir Bacić, policjant z wtedy 6-letnim doświadczeniem, na co dzień zajmował się przestępstwami gospodarczymi, no czyli takimi czynami zabronionymi, które zagrażają dobrą w sferze życia gospodarczego, z tym, że najgorsze w tego typu przestępstwie jest to, że osoba, która go dokonuje, popełnia ten czyn zakazany, no najczęściej się pewnie bogaci z tego tytułu, no ale ona popełnia ten czyn zakazany, wykorzystując swoją pozycję i zaufanie do wykonywanego przez siebie zawodu, a sam czyn grozi utratą zaufania społecznego do tego zawodu czy systemu gospodarczego. No i to wbrew pozorom, to co powiedziałem, to będzie bardzo istotne w tej historii i jak już wspomniałem, ten pan inspektor Władimir Bacić pracował wtedy nad sprawą, w której osoby, które były klientami czy klientkami jednego z nowosadzkich banków, zgłosiły, że zniknęły im pieniądze z kont bankowych. Co ciekawe, pieniądze znikały poprzez m.in. wypłaty z bankomatów, pomimo tego, że te osoby tych pieniędzy nie wypłacały. One wtedy gotówki nie wypłacały i nie zgłaszały też kradzieży karty bankomatowej. No i ci okradzeni klienci orientowali się o swojej szkodzie, gdy sprawdzając saldo na koncie widzieli liczne wypłaty, a że mówimy o 2007, no czyli o czasach bez powszechnych smartfonów czy bankowości mobilnej, no to obstawiam, że trzeba było wtedy sprawdzić stan konta albo za pomocą bankomatu, a to w okienku w banku, a to logując się raz na jakiś czas, no właściwie niemalże od czapy na komputerze do swojego konta bankowego. No i obawiam się, że nie było wtedy też powiadomień o wszelkich ruchach na koncie, tak jak to jest teraz. Jeśli już, to może jakieś powiadomienia SMS-owe, z których i tak pewnie korzystali naprawdę nieliczni. No i co do samego śledztwa, to policjanci nie byli w stanie zidentyfikować sprawcy, co pozwala mi też myśleć, że albo nie było monitoringu przy bankomatach, albo był naprawdę kiepskiej jakości. Co przy na przykład zamaskowanym sprawcy, który wypłacał te pieniądze z nie swojego konta, no to nie pomagało wcale. Zresztą w wielu miejscach jest tak do dzisiaj. No, pewnie większość z was widziała kiedyś memy o wysokiej rozdzielczości zdjęciach z Marsa versus nagrania z kamer przemysłowych, gdzie można na palcach jednej ręki liczyć piksele. A to przecież nagrania od nas z Ziemi, nie? Ponadto tym oszukanym ludziom pieniądze ginęły również właśnie poprzez wcześniej wspomniane wypłaty w okienkach, w banku. No i w tych przypadkach były to już niemałe kwoty. I w sumie tylko los jeden wie, ile taki proceder mógłby trwać, gdyby nie zgłoszenie, które otrzymali śledczy z Wydziału Przestępstw Gospodarczych w Nowym Sadzie. Mianowicie na policję zgłosiła się pracownica jednego z nowosadzkich banków, której jednym z obowiązków pracy była właśnie obsługa klientów okienku i załatwianie ich spraw. Między innymi wypłata większej ilości gotówki. No i pewnego marcowego dnia 2007 roku przyszedł na jej zmianę pewien mężczyzna, petent. No i ów interesant zgłosił się do placówki banku, by wypłacić większą sumę gotówki. Pracownica banku w ramach takiej standardowej procedury poprosiła go o okazanie dowodu tożsamości oraz karty bankomatowej. No i pracownica zorientowała się, że na dowodzie tożsamości znajduje się inny adres zamieszkania niż w wewnętrznym systemie z bazą klientów banku. Początkowo tej pracownicy banku nie wydało się to aż tak dziwne, no bo kto z nas w swoim życiu nie zmienił adresu zamieszkania i nie zapomniał powiadomić o tym jakiejś instytucji? No ja to widzę chociażby po ilości listów, które przychodzą pod adres kamienicy, w której mieszkam. No i te listy wyjmowane są ze skrzynek przez moich sąsiadów i kładzione obok, bo osoby
do których ta korespondencja przychodzi, no już od dawna tutaj nie mieszkają. No więc no, ta pracownica pewnie pomyślała podobnie na wszelki wypadek. No i też według procedur ona poprosiła swojego przełożonego o takie wyrażenie zgody na to, by tej wypłaty środków dokonać. Przełożony przyjrzał się sprawie z tymi różnymi adresami, no ale ostatecznie zgodził się na tę wypłatę gotówki. Kobieta wypłaciła wtedy temu petentowi, uwaga, 10 tysięcy euro, no czyli wtedy kwotę niebotyczną wręcz, a obecnie to wciąż jest bardzo dużo, bo blisko 1 200 000 dinarów serbskich. No i interesant wziął wypłaconą gotówkę i oddalił się od placówki banku. No i tutaj ta historia naprawdę mogłaby się skończyć i przez to moglibyśmy dzisiaj w ogóle o niej nie rozmawiać, no ale na szczęście wydarzyło się inaczej, bo w miarę mijających godzin pracy tej pracownicy banku, która niedawno wydała dużą ilość gotówki, coś tak nie dawało spokoju, że musiała się tą sprawą zająć. No i dociekliwa i zaniepokojona kobieta postanowiła ponownie zalogować się do systemu z bazą klientów banku i sprawdzić rachunek petenta, którego niedawno obsłużyła. No i ku jej ogromnemu zdziwieniu okazało się, że sprawdza dokładnie ten rachunek, z którego wydała pieniądze, ale dane, które widnieją w systemie, różnią się od tych, które w tym systemie były widoczne w momencie wypłaty środków oraz na dokumencie tożsamości. No a dokumenty nie dają jasności, kto te pieniądze mógł wypłacać. No i kobieta była już mocno zdezorientowana, no i swoje wątpliwości zgłosiła dyrektorowi oddziału banku. No oczywiście pracownica banku była już pewna, że coś jest nie tak. Na pewno spodziewała się, że odkryła coś naprawdę ważnego, jakiś bardzo duży błąd. Ale na pewno nie spodziewała się, że odkryła coś tak ogromnie istotnego. Śledczy przeanalizowali dokumenty podpisane przez pana Żywojna, i wśród nich były umowa na otwarcie rachunku bankowego oraz potwierdzenie zdeponowania tych wspomnianych już dewiz, czyli 16 tysięcy euro. Co ważne, w umowie dotyczącej otwarcia rachunku znajdował się zapis o upoważnieniu osób trzecich do korzystania z konta i zarządzania znajdującymi się na nim środkami. No i pan Żywojn nie upoważnił wtedy nikogo do tego, a co za tym idzie, formalnie był jedynym upoważnionym do tych pieniędzy. Ale wśród dokumentów podpisanych przez starszego pana znalazło się też takie samo oświadczenie o otwarciu konta i co ciekawe, upoważnieniu osoby trzeciej. No i tutaj nie możemy przypuszczać, że po jakimś krótkim czasie pan Żywojn zmienił zdanie odnośnie zarządzania swoimi pieniędzmi, bo był to po prostu tak samo brzmiący dokument, z tym, że w jednym z tych dokumentów nie upoważniał nikogo, a w drugim już tak. No i oba te dokumenty były podpisane przez głównego właściciela rachunku, czyli właśnie przez pana Żywojna Margeticia. No i śledczy chcieli wyjaśnić tę nieścisłość i zaczęli kontaktować się ze starszym panem, no ale niestety wielokrotne próby dodzwonienia się do niego skończyły się fiaskiem. Pan Żywojn po prostu nigdy telefonu nie odebrał. No i śledczy nie mieli wyboru i udali się pod adres zamieszkania tego starszego pana. No ale w jego mieszkaniu nikogo nie zastali, więc policjanci postanowili rozeznać się nieco u sąsiadów pana Margeticia. No a ci wszyscy zgodnie twierdzili, że od tam kilku dni starszego pana nie widzieli, a jego mieszkanie wydaje się być puste. No ale pomyśleli też, że może on gdzieś wyjechał lub trafił do szpitala, ponieważ jego samochód wciąż znajdował się na parkingu pod blokiem. No a kim w ogóle był ten pan Żywojn Margetić? Ano, był to emeryt w wieku 85 lat. Był to były sportowiec i były księgowy w izbie handlowej klubu sportowego Wojwodina. No i zagorzały kibic tej drużyny. No i jako wieloletni emeryt miał swój bardzo przewidywalny plan dnia. On wstawał codziennie po godzinie 10 przed południem, więc fajnie, lubił sobie pospać. Szedł na zakupy, gdzie kupował jakieś tam produkty spożywcze.
Zawsze też brał ze sobą dziennik z wiadomościami i następnie udawał się do domu swojej ciężko chorej ciotki w równie podeszłym wieku jak on, ale że on był w lepszym stanie, to on się nią opiekował. Tam sobie wspólnie jedli obiad i czytali te gazety, które on wcześniej kupował, no i oglądali telewizję. No i śledczy z Wydziału Przestępstw Gospodarczych z tą wiedzą i brakiem jakiegokolwiek kontaktu z panem Żywojnym postanowili sprawdzić policyjną bazę osób zaginionych. No i stamtąd dowiedzieli się, że pan Żywoń istotnie figuruje w tej bazie jako osoba zaginiona, a zgłoszenie wpłynęło od członka jego rodziny, pana Duszana Domicia. Z tym, że pan Duszan na co dzień mieszkał w Wiedniu, w Austrii, a w zgłoszeniu widniała informacja, że no, ten starszy pan Żywoń nie znajduje się ani w swoim domu, ani w domu Wery Hubert, czyli tej cioci, którą się opiekował. No i pan Duszan tydzień przed zgłoszeniem tego zaginięcia był w Serbii. On odwiedził swoich krewnych wtedy. On chyba miał swoje mieszkanie lub dom, gdzie wtedy przebywał i nocował. No ale odwiedził swoją rodzinę. A już kilka dni po tych odwiedzinach u pana Żywojna i pani Wery otrzymał telefon od sąsiadki pani Wery, że ta nie otwiera drzwi ani nie odbiera telefonu. No i pan Duszan pojechał do niej do mieszkania, sprawdził, czy z ciocią wszystko jest ok, pukał do drzwi. No niestety nikt mu nie otworzył i jemu udało się dostać do środka, no ale tam niestety na podłodze zobaczył ledwo żyjącą ciotkę Werę, która miała złamane biodro. No i wyglądało to tak, jakby po prostu była pozostawiona dłuższy czas bez opieki, próbowała samodzielnie poruszać się po mieszkaniu, no ale przewróciła się i unieruchomiła na długo. No i pan Duszan oczywiście wezwał karetkę, dzwoniąc pod numer alarmowy i czekając na pomoc, na stole u ciotki znalazł gazety. Z tym, że gazety były wydane przed 3 dniami, co zaniepokoiło go jeszcze bardziej, no bo oznaczało to, że pan Żywoń nie był w mieszkaniu swojej ciotki od przynajmniej 3 dni. No i ta po prostu w czasie jego nieobecności właśnie upadła i leżała na podłodze przez te 3 dni, więc tutaj raz, że ciotka leżała bardzo długo bez niczyjej pomocy, na dwa, że pana Żywojna od tych 3 dni nie było, a znaczyło to, że po prostu musiało stać się z nim coś bardzo, bardzo niedobrego. No i niestety pani Wera, pomimo udzielenia jej pomocy, zmarła w szpitalu po kilku dniach, nigdy nie odzyskawszy przytomności. No i mając te informacje, policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych skontaktowali się z kolegami z grupy śledczej badającej morderstwa i zaginięcia. Wtedy połączone siły śledczych z 2 różnych oddziałów policji dotarły do nagrań z monitoringu przy oddziale banku Eurobank EFG. Na nagraniach z monitoringu tego banku widać pana Żywojna w dniu podpisania dokumentów oraz widać na tych nagraniach, jak wchodzi z nim do banku 31-letni Zoran Muncian, pracownik tego banku. No i po podpisaniu umowy obydwoje wychodzą z placówki banku, no i w przyjaznej atmosferze razem oddalają się, znikając z zasięgu kamer monitoringu. No i jest to ostatni znany ślad po panu Żywojnie. Od tego momentu uznaje się go po prostu za osobę zaginioną. No i tutaj po kilku dniach śledczy wezwali tego pana Munciana, pracownika banku, na przesłuchanie, na okoliczność wyprowadzenia pieniędzy z konta osoby trzeciej oraz nieścisłości w dokumentacji, którą jakby nie było on prowadził. No ale tutaj ten Zoran Muncian bardzo szybko zorientował się, że jego obecność na komisariacie nie jest wyłącznie wynikiem przesłuchania w związku z jakimiś tam przestępstwami gospodarczymi, ale że w grę wchodzą znacznie bardziej poważne podejrzenia, no że w grę wchodzi po prostu morderstwo. I w związku z tym, że Zoran nie był w stanie logicznie odeprzeć zarzutów, które w jego stronę kierowali śledczy, no to ci postarali się o nakaz przeszukania jego mieszkania oraz samochodu. Taki nakaz oczywiście otrzymali i już w bagażniku samochodu znaleźli koronne dowody, mianowicie znajdowała się tam piła łańcuchowa, elektryczna,
z brunatnymi śladami, które później okazały się krwią i to krwią należącą do zaginionego pana Żywojna. Natomiast jak później potwierdził Instytut Medycyny Sądowej z Nowego Sadu, w mieszkaniu Zorana Munciana było widać, że ten niedawno próbował sprzątać je środkiem wybielającym, natomiast zrobił to bardzo niedbale, a ślady krwi odnaleziono m.in. na suficie oraz na fugach między płytkami łazienkowymi. I materiał genetyczny pobrany z piły łańcuchowej pasował do materiału genetycznego znalezionego w mieszkaniu tego pracownika banku. Co więcej, przeprowadzono analizę porównawczą tych materiałów genetycznych, o których wspomniałem, z materiałem genetycznym z przedmiotów należących do pana Żywojna Margeticia, z takich przedmiotów codziennego użytku jak szczoteczka do zębów czy okulary, no i oczywiście ze zwłok znalezionych na wysypisku. No i badania te wykazały, że wszystkie te próbki do siebie pasują, że krew na pile łańcuchowej należy do zaginionego starszego mężczyzny, tak samo jak krew w domu pracownika banku należy do tego zaginionego mężczyzny, oraz że nogi znalezione na wysypisku śmieci należą do zaginionego mężczyzny, czyli do 85-letniego pana Żywojna Margeticia. Co za tym idzie? No, wniosek wysuwał się sam. Można było podejrzewać, że pan Margetic został zamordowany i poćwiartowany w mieszkaniu pracownika banku. Oczywiście w świetle zdobytych dowodów wydano natychmiast nakaz aresztowania Zorana, a ten zdecydował się zeznawać i opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Cała historia miała się zacząć w momencie, gdy starszy pan przyszedł założyć konto i zdeponować 16 tysięcy euro. Wtedy Zoran przygotował wszystkie dokumenty, natomiast po wyjściu klienta sporządził identyczny dokument, z tym, że w tym dokumencie upoważnił do zarządzania kontem pana Żywojna swojego 32-letniego kolegę Wladana Spiridonowa. Następnie, bojąc się wpadki przy preparowaniu podpisu starszego pana, postanowił do niego zadzwonić i poprosić o to, by przybył do placówki banku podpisać jeszcze jeden dokument, o którym Zoran rzekomo miał zapomnieć w dniu podpisywania umowy z panem Żywojnem. No i ufny starszy pan przyjechał, podpisał dokument, niczego nie przeczytał, no a ten dokument w rzeczywistości nie był żadnym uzupełnieniem. To był dokument, który upoważniał tego Wladana Spiridonowa do korzystania z rachunku pana Żywojna Margeticia. No i jak na tak dopracowany plan i swoje doświadczenie w pracy w banku, no to Zoran popełnił bardzo duży błąd. Mianowicie przy wpisywaniu adresu osoby upoważnionej do korzystania z konta pana Żywojna wpisał inny adres. No i dzięki tej podstawowej pomyłce inna pracownica banku odkryła oszustwo. No i dzięki czemu przyczyniła się do złapania sprawcy morderstwa. Bo wcześniej wspólnik Munciana wszedł do placówki i wypłacił te pieniądze, ale po tej wypłacie, no jak już wiemy, zrobiło się tak duże zamieszanie w banku, w związku z czym Muncian tak bardzo się przestraszył, że uwaga, pojechał pod adres pana Żywojna, którego oszukał i powiedział, że tak, że on ukradł mu pieniądze z konta, ale że to z powodu bardzo ciężkiej sytuacji rodzinnej. I on poprosił starszego pana, by ten w ramach wyjaśnień nic nie mówił dyrektorowi banku, a ten odda mu pieniądze niebawem i to w transzach. Na początek 5 tysięcy euro, które chyba nawet najprawdopodobniej mu dał w tamtym momencie. No i to miała być pierwsza rata. No i starszemu panu miało się zrobić szkoda tego pracownika banku. No i jak poprosił, tak starszy pan zrobił, więc pan Żywojn pojechał do banku i nie wydał oszusta. Pan Żywojn po prostu zaufał mężczyźnie, którego oszukał. Nie tylko poręczył za niego u szefostwa banku, ale również potem, uwaga, poszedł do mieszkania Munciana. Bardzo duży błąd. No bo niestety w tym mieszkaniu mężczyźni pokłócili się o te pieniądze, a Zoran Muncian w wyniku kłótni miał udusić swoim krawatem 85-letniego Żywojna Margeticia. Po morderstwie Zoran poszedł do marketu budowlanego, gdzie kupił narzędzia takie jak piła ręczna, piła łańcuchowa, okulary ochronne, no i tym podobne.
No a narzędzi tych użył do rozczłonkowania ciała swojej ofiary, czego dokonał w swojej łazience, a części ciała wyrzucał pojedynczo w różnych częściach północnej Serbii. W regionie autonomicznym Wojwodina głównie, a według zeznań miały to być miasta Kikinda, Nowy Sad, Zrenjanin, Sombor, a nawet dalej do Walijewa i Belgradu dojechał, gdzie miał się też pozbywać kawałków ciała. Mimo to żadna z części ciała zamordowanego Živojina Margeticia nie została odnaleziona, oprócz tych nóg, na które natrafiono przypadkowo na nowosadzkim składowisku odpadów. Następnie sprawa na chwilę stała się medialna, portale informacyjne okrzyknęły Zorana mianem Kasapin z Nowog Sada, czyli rzeźnik z Nowego Sadu. I też według jednej z chorwackich bulwarówek Zoran w trakcie procesu miał powiedzieć, i tutaj cytat, całe życie walczyłem o sprawiedliwość i prawdę i nie milczałem w śledztwie, aby tę prawdę ukryć. Nawet kilka razy próbowałem się zabić, ale dzięki Biblii zdałem sobie sprawę, że w ten sposób popełnię grzech śmiertelny i nie trafię do nieba, a będę trwać w cierpieniu. Nie potrafię opisać, jak bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Moje życie zmieniło się w piekło, odkąd zacząłem brać heroinę i to właśnie narkotyki są przyczyną tego zła. No okej, okay. Obrońcy oskarżonych próbowali ich bronić z tytułu właśnie uzależnienia, no ale nic z tego nie wyszło. No i tutaj mówię oskarżonych, bo na ławie oskarżonych zasiadł też ten jego wspólnik Vladan Spiridonov. No i po krótkim procesie przyszedł czas na wyroki. No i właśnie ten wspólnik, ten Spiridonov, dostał karę 4 lat pozbawienia wolności, natomiast sam Zoran Muncian otrzymał wyrok 35 lat pozbawienia wolności. I to koniec tej smutnej i zawiłej historii. Uderzające jest w niej to, że w straszny sposób ginie 85-latek. Najpierw jest oszukany i okradziony przez pracownika banku, co jak wspomniałem na początku ma duże znaczenie, bo Zoran oszukując swojego klienta wykorzystał swoją pozycję i zaufanie do wykonywanego zawodu, a co za tym idzie również działał na niekorzyść reputacji swojego zawodu. No i osoby starsze często stają się ofiarami przestępstw. No, sprawca pewniej czuje się rabując dom starszej osoby, jeśli jest na przykład mniej sprawna. Znane są też historie okradania na wnuczka czy nawet przemocy wśród rodziny. Ale tutaj Zoran, wykorzystując zaufanie swojego zawodu, okradł tego starszego pana, później jeszcze go oszukał i na koniec zabił. No i to wszystko za kwotę tych 10 tysięcy euro. No, choć jako pracownik banku widział większe pieniądze, no, co dodaje tylko bezsensowności jego działań. No i zatrważające jest też to, że sprawa nie wyszłaby na jaw, gdyby nie dwa zbiegi okoliczności. Po pierwsze, przypadkowe odnalezienie fragmentów ciała na wysypisku. No to jest naprawdę duży przypadek, biorąc pod uwagę, że reszta ciała nigdy nie została znaleziona. Ponadto, tym drugim zbiegiem okoliczności jest dociekliwość pracownicy banku. Gdyby nie jej przeczucie i działanie według procedur, śledczym byłoby niezwykle ciężko powiązać znalezione kończyny z kimkolwiek zaginionym. A co za tym idzie? Mogłoby to pozostać morderstwem nierozwiązanym na zawsze. W mojej pracy zawodowej jednym z moich głównych zadań jest m.in. sprawdzanie poprawności pewnych informacji według różnych procedur. No co tylko pokazuje mi, jak istotne są takie rzeczy. Wiem, że takich zawodów i takich pozycji zawodowych, podobnych do mojej, gdzie po prostu sprawdza się poprawność pewnych danych z jakimiś przepisami, jest mnóstwo. No ale co też pokazuje, że jakby to nie jest bez sensu. No i ja też nie wyobrażam sobie nie wiadomo czego, że nie wiem, po prostu kiedyś sprawdzając jakiś durny dokument odkryje morderstwo jak ta pani. No nie, to jest coś, co się zdarza niezwykle rzadko i też chyba nawet nie chciałbym być częścią czegoś takiego. Raczej chodzi mi o to, że te przepisy nie są po nic, one są po coś i po coś się je sprawdza. I to jest ważne. I jeszcze ostatnia sprawa, ale też mega istotna, więc proszę zostańcie jeszcze ze mną.
świat zmienia się teraz tak ekstremalnie szybko i ja nie jestem nawet blisko swojej emerytury, a i tak już nie ogarniam niektórych nowinek i tak czuję, że jestem coraz bardziej do tyłu. No a co dopiero osoby starsze? I miejcie proszę oko na swoich bliskich, na przykład w wieku podobnym do bohatera dzisiejszej historii. No niby świat się mocno zmienił właśnie od tego 2007 roku, ale wiecie, no po świecie nadal chodzą takie mędy, co podają się za czyichś wnuczków, wykorzystując czy to stan zdrowia, wiek, czy ufność swoich ofiar. Też ze swoich statystyk wiem, że słucha mnie kilka osób, które są starsze. No i pewnie jeśli mnie słuchacie, no to jakoś z tego internetu korzystacie, więc nie wiem, czy wam się to przyda, jeśli nie wam, to może jakimś waszym znajomym. Ale ja po prostu w opisie tego filmiku zostawię parę takich informacji. To będą dość takie podstawowe informacje, bo one na przykład będą ze strony polskiej policji. No ale też nie tylko. No i to będą informacje dotyczące prewencji przeciwko oszustwom seniorów, przeciwko oszustwom internetowym. No i jak się przed takimi oszustami jako senior chronić. No i to tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki wam bardzo za odsłuchanie. Słyszymy się niebawem, czyli czujemy się uskoro. Chwala!